Sponsorem relacji jest Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Specjalnie przyjechałem z Warszawy, bo uważamy, że złoto ciągnie do złota. I chciałem chłopakom pomóc i wszystko wychodzi tak, jak trzeba. Wszystko wychodzi tak, jak trzeba. A jak pan ocenia, obserwując grę naszych chłopaków, jak pan ocenia ten zespół? Czy to jest naprawdę zespół, który widać, że to będzie walka o pierwszą trójkę, dwójkę, czy coś tam jeszcze zgrzyta? Ja 2 tygodnie przed Mistrzostwami Świata powiedziałem, pomyliłem się Amerykanami, powiedziałem, że czwórka finałowa będzie Brazylia, Rosja, my i Amerykanie. No, niestety Amerykanie sami sobie przeszkodzili, podłożyli sobie nogę, ale naprawdę zasłużyli na tą czwórkę, bo według mnie grali bardzo dobrze, szczególnie z nami. Ja panu powiem, co z naszym zespołem jest. Zdolni są wygrać złoty medal nawet, tylko musicie jedno wiedzieć. Kiedyś na AWF-ie mnie uczono psychomotoryki. Psychomotoryka to jest sprawa, z którą trener ma przez całe życie do czynienia. To jest impuls, który przychodzi do mięśnia i mięśnie musi to robić, co ten impuls przekazał. I nasz profesor zawsze robił takie porównanie. Mówi, wyobraźcie sobie najlepszego komputera, który jest podłączony do 220 prąd. On wykonuje wszystkie ruchy bardzo płynnie, bardzo fajnie. Ale ktoś mu podłączył 480 i zaczął ciasto robić. Nasze chłopaki mają 480 często podłączone i robią to ciasto. I tego się pozbyć, odłączyć ten 480, zostać na tym 220. To jest problem ich i trenerów sztabu szkoleniowego. Jak to się uda, to mamy złoto. I jest taka sprawa, że mentalnie nie każdy zawodnik potrafi to sam dla siebie zrobić. Jest nowy trener, który jeszcze nie jest tak blisko tych chłopaków, jakby był, i to jest też problem. I wyobraźcie sobie, co te chłopaki robią. Oni w pierwszym rzędzie grają dla tych kibiców, chcą się odwdzięczyć. W drugim rzędzie dla tego kraju. Dopiero w trzecim rzędzie dla siebie. I to ich męczy, bo ci kibice są tak wspaniali, że oni chcą to oddać z powrotem. I to jest te 480, ten kabel. Co pan robił, trenując złotka, żeby one tej presji takiej nie odczuwały, żeby potrafiły się... Bardzo dobra metoda. Zarypać treningiem przedpołudniowym i dzień przed tym. Na zmęczeniu pełnym kabel sam odpada. Tylko to jest takie, na dwoje babka wróżyła, bo można przeciągnąć sprawę, za bardzo zmęczyć. Ale na zmęczeniu jest ten kabel wyłączony. Nie można mieć świeżych zawodników, bo jak się ma świeżych, to ten kabel jest nie 480, a 680. Sponsorem relacji był Orlen. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce siatkowej.